Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie z serii moich filmów Twój jednoślad zanim zepsujesz. Jak widzicie, mamy tu na podnośniku taki mały motocykl enduro z silnikiem, który dobrze znacie. Z silnikiem XY140. Moi drodzy, wielu z Was zna ten silnik. Nie będę dużo tłumaczył o tym silniku. Jest to podobny silnik do silnika 139 FMB, ale troszeczkę się swoją konstrukcją różni. Przede wszystkim cylindrem, głowicą, którą za chwilę Wam pokażę. Za chwilę Wam pokażę, co ja mam do zrobienia w tym silniku. Ale ja chciałem Wam dzisiaj pokazać w szczególności, jak wygląda układ rozrządu, bo to będę naprawiał w tym silniku i na jakiej zasadzie on działa. Przeprowadzę jakieś omówienie, żebyście mogli zrozumieć, jak wygląda zasada działania tutaj napinacza układu rozrządu. To też było w jakimś moim filmie, ale ten film będzie zatytułowany Zasada działania układu rozrządu w silnikach 139 FMB i tych XY140, oczywiście jak nie przekręciłem czegoś teraz, ponieważ mam dużo wiadomości, maili na nasz adres pomoc@sklep-myślnik-części.pl z zapytaniem, czemu ten rozrząd jest taki luźny, dlaczego on nie jest napięty i tak dalej, i tak dalej. Dobra, no to przejdźmy do rzeczy. Ja tutaj sobie zdemontuję te wszystkie elementy, ten gaźnik gdzieś tutaj sobie wymontuję, schowam. Klient to niestety do mnie przywiózł w takim stanie, ponieważ no, gdzieś tam głowica jest jakaś zdekompletowana, brak jest koła zębatego, które napędza cały wałek rozrządu. Zresztą sam wałek rozrządu ma zerwaną śrubę, będzie wymieniony na nowy. Oczywiście poskładamy to wszystko w całość i będziemy próbowali to uruchomić. Ten silnik prawdopodobnie był tuningowany w Wielkiej Brytanii w jakiejś firmie, która się zajmuje tuningiem. Pracują na gaźniku Mikuni 30 mm. Także no, gaźnik jest naprawdę wypasiony, zamontowany. Podobne gaźniki stosuje się w motocyklach crossowych. Jak widzicie, filtr też jest stożkowy, ale jakiejś lepszej klasy, ponieważ no, jest tu w środku sprężyna, która nie pozwala na to, żeby ten filtr się gdzieś zapadał, prawda? Oczywiście uszczelkę musimy też wymienić, zamontujemy wszystko nowe i zobaczymy, jak to będzie pracowało, prawda? Zacznę, moi drodzy, od zdemontowania pokrywy koła magnesowego. Odkręcimy sobie tutaj wszystkie śruby. Jeśli potrzebujecie części do tego silnika, oczywiście są dostępne w naszym sklepie. Jeśli ich nie ma, to na pewno się pojawią. Nie wiem, czy wszystkie są, ale większość niedługo też się pojawi. Także jeśli macie takie silniki, a potrzebujecie części, to jak najbardziej. Odkręcimy to sobie. Zdjąłem już pokrywę koła magnesowego, jak widzicie. Koło magnesowe ma bardzo małą średnicę i dosyć małą swoją masę, co czyni ten silnik naprawdę żwawym, że tak powiem, i wkręca się naprawdę szybko na obroty. Sprawdzimy teraz, czy tutaj nie ma przypadkiem jakichś zacięć. Wszystko tu ładnie pracuje, ale zauważyłem, że kolizja była na łańcuchu rozrządu. Ja sobie przekręcę monitor i chcę zobaczyć, czy to będzie widać. O, zobaczcie, łańcuch rozrządu mamy tutaj wygięty, więc muszę go siłą rzeczy wymienić. Także też go wymienię. Zatem przystąpię do pracy. Zdemontuję sobie koło magnesowe, cewki. Otworzę całą tą część. Sprawdzę, czy tam jest olej. Spuszczę pierw olej. A potem przejdę do omawiania zasady działania tutaj układu rozrządu i napinacza rozrządu.
zdemontuję koło magnesowe przy użyciu ściągacza. Do kół magnesowych takie ściągacze można też nabyć w naszym sklepie, jeśli bylibyście zainteresowani. Taki zestaw w zakładce narzędzia można śmiało je znaleźć. Pamiętajmy, że tutaj jest gwint lewy w tym kole magnesowym, żeby przypadkiem na siłę nie wkręcać w prawo. Pamiętajcie, jeśli używacie takiego ściągacza, musicie zawsze go do końca dokręcić, dociągnąć, żeby po prostu był ściśle przykręcony, ponieważ jeśli będzie luźny, może dojść do wyrwania gwintu, no i uszkodzenia gwintu albo w ściągaczu, albo w kole magnesowym. Oczywiście dokręcamy i ściągamy koło magnesowe. Magnesowe nam zeszło. Oczywiście odkręcamy z powrotem. Jak widzimy, cewki są w dobrym porządku. Jest wszystko ok. Możemy przystąpić do demontażu cewek. Popatrzyłem sobie na serwis manuala tego silnika. Moi drodzy, to nie jest pompa oleju, to jest rolka prowadząca. Więc jest ok, ona jest w dobrym stanie. Ja tutaj się troszeczkę przysunę, bo muszę wykręcić. Chcę to wykręcić i sprawdzić, w jakim jest stanie. Ok, ta rolka jest w dobrym stanie, ma jeszcze swój... Ekran chcę przekręcić. Ma jeszcze swój rowek, także na pewno będzie wszystko ok. Pompa oleju znajduje się w tym silniku z tamtej strony. Napędza ją taka zębatka na wale korbowym pod sprzęgłem. Zobaczymy, jak uruchomimy silnik, jak to wszystko będzie pracowało. Czy aby nie będzie jakichś problemów. Ale to, tak jak powiedziałem wcześniej, sprawdzimy potem. Gładź cylindra, z tego co widzę, tutaj jest w dobrym stanie. Sprawdzę szczelność głowicy. Zmontuję wszystko w całość i zamontuję nowe części i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak to będzie pracowało. Mam cały zestaw przygotowany, nowy łańcuch rozrządu. Za chwilę przyniosę wałek. Oczywiście nową tarczę z wałka rozrządu, zębatkę. Cały zestaw wraz ze sprężyną napinacza rozrządu. I teraz Wam pokażę właśnie, jak to tutaj wygląda. Moi drodzy, jak widzicie, tu jest ten tłok popychacza, zobaczcie, musi mieć taką gumkę, żeby wytracać te wibracje, które tam powstają wskutek pracy tego układu rozrządu. Oczywiście wszystko jest identyczne, jest to z tego silnika, pod ten model silnika, także będzie pasowało. Oczywiście cała dźwignia, która jest z napinaczem, oczywiście ta rolka napinająca jest w zestawie już z nowym napinaczem. Oczywiście to też zamontujemy. Dobra, ja to wszystko zamontuję, poskładam to w całość i zobaczymy, jak to będzie działało i mniej więcej objaśnię zasady też działania tego rozrządu, jak już jest złożony. Zamontowałem już głowicę, dokręciłem wszystko zamontowane, wałek rozrządu. Chciałbym teraz Wam tylko pokazać, że ten w stanie spoczynku ten rozrząd nie do końca jest tak mocno napięty. Zobaczcie, że można to ruszyć palcem. Zrobię Wam zoom, żebyście mogli obejrzeć. Widzicie? Jest to luźne, bo to tylko dociska ta sprężyna. W momencie uruchomienia silnika i napełnienia się tutaj olejem tego tłoka, całe ciśnienie oleju będzie napinało na ten rozrząd, ten łańcuch rozrządu i będzie to wszystko napięte z odpowiednią siłą, oczywiście, moi drodzy. Więc pamiętajcie, jeśli za mało oleju w tym silniku będzie, możecie go zatrzeć, to jest pierwsza sprawa. Pierw poleci wałek, potem może lecieć duch, aczkolwiek nie do końca, bo ten silnik rozbryzgowo jest tutaj smarowany częściowo, z racji tego, że jest poziomy, to łatwiej mu smarować tym olejem, no ale jeśli tego oleju jest za mało, no to nie ma go czym smarować, prawda? No i siłą rzeczy ta pompa może tego oleju nie dostarczać. No. Pamiętajcie, jedną ważną rzecz, że ten tłok musi posiadać gumkę. Gumką do popychacza, sprężyną, cieńszym końcem do popychacza wewnątrz. No i szeroki na sam spód, bo tutaj jest nakrętka, która to dociska, jest specjalne miejsce na to, żeby się to nam nie wyślizgiwało. Moi drodzy, nie możemy tego odwrotnie wkładać z racji tego, że tu jest, tak jak wcześniej powiedziałem, kierunkowo działający zawór oleju. Taki kulkowy zawór kierunkowy. W tą stronę zamyka, a w tą jest otwarty. Także, żeby pamiętać, żeby nie zakładać tego odwrotnie.
Jeśli będziecie montowali taki układ z rozrządu i napinacz, przypatrzcie się tutaj, możecie wrócić do tego filmu, żeby to sobie zobaczyć. Ja to teraz poskładam wszystko w całość i spróbujemy uruchomić ten silnik. Moi drodzy, udało mi się odpalić ten silnik, ale niestety z silnikiem jeszcze jest coś nie tak. Chyba z gaźnikiem, czy zapłonem nawet, bo odpali na chwilę, potem strzela w gaźnik, wydech naprzemiennie. Więc trzeba jeszcze zobaczyć, co jest przyczyną tego, że ten silnik pracuje nieprawidłowo. Moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film, bo głównie chciałem pokazać tutaj cały problem z tym rozrządem i napinaczem rozrządu hydraulicznym. Także jeśli film się podobał, oczywiście proszę łapki w górę. Jeśli potrzebujecie pomocy, pod filmem macie link do maila, na który można wysłać wszelkie zapytania. Moi drodzy, taka bardzo wielka moja prośba, jeśli pytacie o części do swoich pojazdów, nie piszcie mi na maila pomoc, bo tam na pewno nie odpowiem Wam na części. Od tego jest formularz kontaktowy w naszym sklepie internetowym pod tytułem kontakt. Można wybrać markę pojazdu, wszystkie parametry pojazdu trzeba podać, napisać, co się potrzebuje, ewentualnie jeśli potrzebujecie części, a nie możecie ich znaleźć, wyślijcie też zdjęcia tych części. Ułatwi nam to dopasowanie części do Waszego pojazdu, silnika. Co za tym idzie, skróci nam to czas załatwienia całej, że tak powiem, procedury zamawiania części. Wszystkie linki macie pod filmem, moi drodzy, także zbliża się nieuchronnie, aczkolwiek na szczęście wiosna, więc bardzo się cieszę z tego powodu i Wy na pewno też się cieszycie, że będziecie mogli swoje maszyny odpalić i na nich wyjechać. Moi drodzy, pozdrawiam serdecznie, no i do następnego filmu.